Okej, moi kochani, tutaj Kilos 53 znowu z wami po dosyć długiej przerwie, bardzo długiej, a zresztą sami wiecie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało nowe Zagrajmy. Jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu, Medal of Honor Pacific Assault. No, tak się dosyć troszkę długo zabierałem do owego projektu. Nie wiem, czemu miałem już owe gry, znaczy gry, jedną tą grą grę zainstalowaną. I tak sobie tylko czekałem, żeby złapać taki moment, że będę chciał nagrywać. No, nie będę sobie tutaj pieprzył głupo, tylko jedziemy nową grę. Strasznie długo nie nagrywałem, mówię wam, że teraz to jest taki dosyć przełom. Się człowiek stresuje. Mamy do wyboru poziomy łatwy. Kurde, łatwy. Jest średni, trudny, realistyczny. Powiem wam tak, próbowałem przejść na trudnym, aczkolwiek nie skończyło się to dla mnie dobrze, więc walniemy sobie tradycyjnie na tym średnim. No, to będzie dobre. Okej. Jak mówię, nie będę już dłużej pieprzył, tylko rozpoczynamy gierkę. To jest ekran ładowań, jakbyście nie zauważyli, ale myślę, że już raczej połapaliście koniec końcem. Ja te ekrany ładowań będę raczej przemijał, bo jednak troszkę się tutaj czeka. I tak też zrobię, zaraz wracam, jak się skończy ładować. Okej, mamy już po tym ekranie, rozpocznij grę. Nic się nie działo, jakby ktoś się pytał. Więc tak, zaczynamy. D-Day, czy tak to się czyta. Tak jak było w Normandii, to tutaj jest Atoll Tarawa. To jest chyba Pacyfik, chociaż nie jestem pewny. 20 listopada 43. No, jak widzicie tutaj nasza piękna marynarka. Także wcielamy się w amerykańskiego żołnierza. To jest, czekajcie, ten, co się teraz spojrzał? Nie, nie ten. Chociaż nie wiem. Chyba ten. Ale nie jestem pewny, powiem wam szczerze. Nic nie pamiętam. Nie, to nie ten. Nie, to ten. Cholera, nie wiem. To jest nasza ekipa. Znaczy, to jest tak jakby taki dosyć dziwny wstęp, sami zaraz zobaczcie dlaczego. No ale cóż. Tak jak widzicie w tej grze, to jest pierwsza część z medala, która stawia tutaj przede wszystkim również na fabułę, a nie tylko na grywalność. To mi się świetnie podoba. Tak, to jest ten nasz bohater. I będę starał się wam tą fabułę jakoś przedstawić i tym samym, co za tym idzie, będziecie oglądali też filmiki. Znaczy nie będziecie, ja wam będę puszczał i zazwyczaj będę się zamykał podczas tych filmów, aczkolwiek teraz nie mogę, bo muszę się nagadać. Ale wiem, że niektórym ludziom to przeszkadza, bo lubią akcję, więc zrobię takie kliki, żeby sobie kliknął i będzie już po tym filmiku. Tak, znaczy taki jest plan, więc nie wiem, czy to wypali, bo to oczywiście, znacie mnie, ja dużo rzeczy mówię, ale bardzo mało rzeczy robię. Jestem leniwym gnojem, ale to jest inna sprawa. Jak widzicie, nazywam się Tommy. Nasz bohater ma zdolność mówienia. Powinniście to docenić, bo jeszcze w poprzednich wersjach, wersjach mogę to nazwać, medala, nie mogli mówić. Byli niemi, mogli tylko strzelać, zabijać i czytać cele. Więc tak, jesteśmy tu. Możemy się obrócić, ładne, mam łódź. Tutaj widzicie wraki, kurde, 20 sekund, w ogóle fajnie. Conley, Thomas Conley, bierz za 50. Już pierwsza akcja, widzicie, rzucają nas na wodę, nie mamy dużo, znaczy mamy zadania zabezpieczyć przyczółek. Musimy nadupcać w coś, czego jeszcze nie widzimy. Dla ścisłości będziemy walczyć nie z Niemcami, lecz z Japońcami. To będzie dosyć ciekawa odmiana, tak? Walczyliśmy już z Arabami w medalu 2010. Walczyliśmy z Niemcami i teraz będziemy napipsać w to. Oczywiście, jeżeli nie zginę, bo to też jest opcja taka. Zaraz na początku to by był wstyd, ale wiecie, w moim stylu pewnie rzucę sobie granat pod ten czy coś. Zjechać ze ścież, poszło. Czas, już tu, widzicie, akcja. Wszystko leje się, woda się leje. Już nad dupcami. Teraz gdzie iść, gdzie iść? Dobra, tam widzicie. I jest interfejs, czy tak to się chyba nazywa. Mamy broń, to jest bar bodajże. A w tej części medala jakoś bar mi nie pasuje za bardzo. Tu już Japońców powitamy godnie. Dosyć ciężko się strzela z tych takich karabinów maszynowych. Jest tam ten kompas taki, o tu się pojawił gość nawet. Jest, kurde, tak dużo rzeczy mam do powiedzenia, ja nie umiem się zabrać, ale cóż. Może jak będę miał chwilę, dobra, kryć się, musimy się kryć. Ja tu nigdy się nie potrafiłem kryć, zawsze dochodziłem ledwo żywy. No i tak znowu będzie, muszę biec, bo to się źle skończy, widzicie, tu nie ma co, nie ma się jak bronić, kurde. Nie, ucieknę stąd. Ja stąd ucieknę. O, ten gość ma tutaj, o nie. Dobra. I teraz tak, jesteśmy. Niestety mamy mało życia, jest tutaj opcja medyków. Ale to potem, to wszystko potem, moi kochani, to wszystko potem, na razie zobaczcie, jak to się miewa. Musimy odpierać Japończyczków, moich Japończaków. Na razie bar się świetnie spisuje, bardzo fajnie, mamy też do dyspozycji strzelbę. Tu pyk go, to nie jest gra na ślepo, jeśli o to chodzi, ja w to grałem już, to jest ulubiony Medal of Honor zaraz po Allied Assault. Wszystkie są, znaczy wszystkie te części mi się... Wszystkie części medala coś w sobie mają, ale te są najfajniejsze, o, może tak.
więc się teraz zabawimy. Nie martwcie się, że wiecie, mamy mało zdrowia, nie patrzę na amunicję itp. itd. Zaraz zobaczycie dlaczego. To jest dość nietypowy stęp, jak już mówiłem. Gdyż. No kurde, już bym chciał ten... O, właśnie o to chodzi. Widzicie, co się dzieje. Rady boskie, co robisz? Chyba zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem. To mówi nasz trener, tak jakby taki... Także widzicie, to był tylko wstęp. Nie martwcie się, że deadliśmy, to nie jest jeszcze koniec, cwaniaki. To mi uruchom karabin, kończy się amunicja, a to... Ja nie żyję, człowieku, ja nie żyję. Więc tak, o, teraz się zaczyna... Ten monolog naszego bohatera. Widzicie, tutaj ten, troszeczkę się spóźniałem napisy, jest wszystko ładnie spolszczone, więc nie powinno być problemu. To, ten ekran ładowania zostawię, bo widzicie tutaj napisy, to przeczytacie sobie. No, i teraz przed nami będzie się szykował trening, i tam będę dosyć dużo opowiadał o naszej ekipie, o tym jak działa gra i w ogóle. Na tą fabułę bardziej bym wolał, żebyście wy zwracali uwagę niż ja, bo nie mogę się rozdzielić i wolę jednak komentować to, co się dzieje w grze, a nie to, co jest, wiecie, w głównym zamyśle. Napiłem sobie mięty, dobra, rozpoczynamy gierkę, jest git, wszystko fajnie chodzi, gra zapisana w ogóle i wstaję 2 lata wcześniej. Teraz jest właśnie ten pierwsza scenka tak jakby. Tak, pierwsza scenka, ja się nie będę, chociaż może będę, ale wy już tutaj dziś będziecie sobie mieli w rogu taki napis, żeby przejść już do akcji, przejść do akcji, tak będzie napisane. Chociaż to jeszcze trudno akcją nazwać, ale cóż. Tak, taki jest przynajmniej zamysł, jak już wspominałem. To jest nasz piękny obóz, tu się będziemy szkolić. Nie wiem, gdzie to jest, on mówił tam poprzednio, gdzie on, w San Diego, nie jestem pewny. Wiecie, tutaj panowie sobie brzuszki robią. Ja pamiętam, jak ja robiłem brzuszki, to jest komiczne dopiero, jak ja robię brzuszki na WF-ie, ludzie kochani. Mój WF-ista też jest dobry, no ale to już mniejsza o moje zdolności fizyczne, idzie nasz kapitan, czy tam tren, no nie wiem jak to nazwać. O, śpimy ładnie. Dziewczęta, wstawać, koniec gnicia. No to jest bardzo fajnie przedstawione, jak to było w wojsku. Chociaż ja nie byłem w wojsku, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest dosyć zbliżone do prawdziwej wersji wojska. Ostatnie łyki mięty, nie wiem po co to piję, ale jakoś mi smakuje. I zaraz jest powstanie świata według mitologii Marines. Bo jesteśmy Marines, czyli taką jednostką specjalną Ameryki. Bóg stworzył niebiosa, ziemię, ładnie wszystko stworzył. Podzielił sobie ziemię na ląd i morze. Zapełnił je różnymi stworzeniami. No dokładnie, chłopie, jaki on jest obcykany. Nie dość, że mądry, w wojsku pracuje, patrzcie, jeszcze łysy. No, mroczne, obleśne stwory. Nazwał marynarzami. To jest bardzo fajnie przedstawione, jak powstały jednostki wojskowe. Latające stworzenia nazwał lotnikami. Ubrał ich w pomarszczyny, ptesie. Fuh. To nie doczytałem nawet. Niższe stworzenia dawał żołnierzami. Za krótkie spodnie, zbyt długie płaszcze i kieszenie. Dał nam kieszenie, Bóg dał nam kieszenie. Ludzie kochani, Bóg dał nam kieszenie. Mam nadzieję, że się cieszycie z nowej serii. Ja się cieszę, że mogę już coś nagrać. Czy ja mogłem, tylko nie chciałem, bo jakoś tak głupio mi było. Nie wiem czemu. 8 dnia o 5 rano i się nie ucieszył. Nie ucieszył się. Nie ucieszył się! Bóg się nie ucieszył. Cholera. I pomyślał sobie, że się nie ucieszył. Stworzył boskie istoty, nazwał ją Marin. To jest właśnie, to jesteśmy my. Bardzo fajne to przemówienie. Na początku myślałem, że to jest jakieś, wiecie, jakaś głupota, co on sobie wymyślił, ale coś w tym jest, że to jest takie pokrzepiająca myśl dla tych żołnierzy, że wiecie, są Marin, są takie jakby wybrańcami Boga. Dał nam wygodne mundury, siłami szatana i złaczyli z Japańcami naszymi. Boże, ja więcej gadam od tego gościa, ale to też jest dobre. Dał nam mundury galowe, żebyśmy sobie mogli zaliczać panienki, jak ekipa z New Jersey. Jeszcze łyczek mięty. No. 8 dnia Bóg spojrzał i zobaczył, że jesteśmy nieźli w tym zaliczaniu panienek. Ale czy się kurwa ucieszył? Nie ucieszył się, bo Bóg nie był zadowolony. Napomniał o jednym. Ja się czuję jak lektor normalnie, mówię wam, mogłem się zamknąć, ale to już napiszcie w komentarzach, czy wolicie, żebym siedział cicho i chcecie się wczuć w tego, w ten dialog między żołnierzem, między tym kapitanem, a niemymi żołnierzami. Napiszcie. No, on twierdzi, że on jest wyżej od Boga. I on jest Marine, my też będziemy Marine. Bardzo fajny ten taki, ta taka kurde pogadanka. Dobra, 3 minuty na zbiórkę. Ubieramy się, panowie! To jest nasza piżama? To są nasi członkowie ekipy, z której będziemy grać. To jest... Zresztą to potem wam przedstawię jakoś. To będzie nasza ukochana czwóreczka. Taki kwadrat. Tu się ubierają. On mnie przeraża. Widzicie, Frank jest pierwszy z nich. Frank Minoso.
Nie mylić z Minetą, Minosu, tak to jest on. On będzie dowódcą naszej drużyny, co o dziwo, bo zawsze to my byliśmy dowódcą. Jest Tommy, to jesteśmy my, główna postać, to już mówiłem. Conlin, o, Willie Gaines to jest tamten gość. A Jimmy Sullivan to jest ten w okularkach. Z Oregonu. No, chodźcie, bo nie chcemy wkurzyć Boga, ludzie kochani. Dobra, teraz się zacznie już chyba akcja. Tak, zacznie się akcja. Mam nadzieję, że się zacznie akcja. Musimy biegnąć oddział na tor przeszkód. Dobra. On sobie tam chodzi, na pieprza, głupoty. A my jeszcze nie możemy się ruszyć, ale za to możemy wyciągnąć broń, gdzie mam zero ammo. Zero ammo. Co by tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, co by tu powiedzieć. Jesteśmy gotowi i w ogóle. Dobra, nadupcamy. Drużyna B to jest tamta. A my jesteśmy drużyna A. Baker. Znaczy, Baker są tamci. Rozumiecie. Obóz chyba jest jeszcze w budowie, bo mają takie szkielety budynków, niedokończone baraki. Tylko tyłki łokcie chcesz widzieć, ty chędożony pederasto. Dobra, ruszam. Niech mara docha. Widzicie, on już tutaj on już się tutaj rządzi, ja go nie lubię. O, to jest właśnie ten, jak mu tam było? A nie wiem. Willy. Ej, nie mogę chodzić. Dobra, mogę. Okej, okay, napieprzamy. Sterowanie jest bardzo podobne jak w poprzednich medalach i stab. Nie pamiętam, czy w medalach było kucanie, nie wiem, czy było leżenie. Tu jest leżenie, kucanie, jest fajnie, jest git. Widzicie, przybliżenie, wszystko. Jest walka kolbą, chciałem powiedzieć. No ale widzicie. Ja tutaj mam tendencję do bardzo rzadko zapisuję w tej grze i to jest mój duży błąd. No ale cóż, to może się potem zmienić. Dobra, stajemy w szeregu. Jest fajnie. O, tu dobieg spóźniony. Ej, ty cholero, ja to zapamiętam sobie. Ja cię zapamiętam. To jest MP, Military Police. To jest tak jakby pilnują bezpieczeństwa w obozach wojskowych, tak mi się wydaje. Tam jest nasz przyjaciel. Ej! Znaczy przyjaciel, no wiecie, to w takiej metaforze. Tu mamy wyzwania ładnie spolszczone. Ściana z bali, czołganie, błotna sadzawka, drut kolczasty, drabina, przejście po pniu, walka z karabinem. Widzicie? Będzie świetnie. Dobra, zrób mi przejście, chłopie, co ty, to ja tu jestem na przodzie. Otwórz to. Dobra, lecę. Tu będziemy skakać, spacja, pyk, hops, no ej, dobra, już. Przez mur, kontrol, proszę, lecimy. Już mi ktoś mówi, że nieźle, ja zaraz dogonię tamtą drużynę. Tu jest błotna jama, nie wiem, co ona ma oznaczać, no ale cóż, tu na kepę, tu biegniemy. O, widzicie, paść na ziemię możemy, tu nas strzelają panowie w hełmach. Ładne kaski macie w ogóle. Jak ktoś zostanie na drucie, to tutaj zostawią, dupiato. Tam już panowie, ja ich dogonię, zobaczycie. Chociaż oni w jakichś tajemniczych okolicznościach znikną, z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem. Wchodzimy na drabinę. Tutaj widzicie animację. Nie, znikli. No mówię, znikli. Skoczę. Nie, nie chcę tak. Ja chciałem skoczyć jak to ja. Od razu przeteleportowałem na drabinę i gówno. Dobra, jestem tutaj. O, pyk, tutaj są te takie dziwne bale i teraz walka karabinem. Pyk! Nie trafiłem jeszcze, ale tego walnę. Ej, on się rusza, on się patrzy na mnie, jakiś dziwak. Dostanie kolbą. Będę go bił! Albo nie, teraz będę bił tego. A tamten myśli, że jest bezkarny. Też go będę bił. Wszystkich będę bił. I teraz patrzcie. Biegnie tutaj Minoso. Ja mu zastawię drogę. Nigdzie nie pójdziesz! Pyk! A nie, on tu podszedł i patrzcie. Zatrzymał się, popatrzał mu w oczy i pyk! Rozwalił go. Tamten nie ma tyle siły. Ja też nie miałem. Ja nawaliłem. Nie przepraszaj, chłopie. Tak miało być. No. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym powrocie, tak zwanym. Rozśmieszył mnie bardzo komentarz na kanale, żebym się nie zachowywał jak JJ Joker. Pozdrawiam tego gościa, który to napisał. Nie wiem teraz konkretnie kto. Ja nie umieram, ja po prostu mam takie długie przerwy. Dobra, teraz idziemy na strzelnicę. Ukończyliśmy tur przeszkód, wbijamy na ciężarówkę. A nie, jeszcze nie. Dobra, sorry, ja wybiegam w przyszłość. No, teraz musimy sobie, widzicie tutaj przybliżenie. Piękne, jakbym miał tylko jakiś nabój, może jakąś kulę, to byś dostał, chłopie, ale nie. Dobra, widzicie, graficznie też nie narzekam, jest bardzo ładnie. To jest praktycznie na wysokich wszystko. Dobra. O, widzicie, on mi się nie podoba, on cały czas, kurde, on chce tu być przywódcą, ja też mam tendencję na przywódcę, więc kurde, lepiej nie. O, widzicie, kto umarł, zrobił go szefem? No ja nie wiem, chłopie, dobry jesteś, to pewnie Willy, już cię lubię, chłopie. Dobra, świetnie, tutaj kolejne będzie chyba ekran ładowania, więc wracam do was za sekundkę. Dobra, rozpoczynamy gierę. Witajcie na szczelnicy. Na jego szczelnicy. Więc, a jeszcze właśnie zapomniałem o najważniejszym. W tej grze jest świetna rzecz, która jest nazwana medale. Medale są za wykonanie ukrytych zadań, albo za jakieś... To dzieli się na dwie kategorie. Są bohaterskie czyny, no i te medale, nie?
Medale możemy dostać na przykład teraz za celność, za to, że będziemy dobrze trafiać. Będziemy, kurde, sokole oko. Kilo sokole oko, fuck je. Odsuń się, ja chcę to wziąć, dobra, wziąłem. Postaram się wam te medale zdobywać i pokazywać, w jaki sposób je można. Nie zawsze może się uda, ale przynajmniej będziecie wiedzieć jak. No, dobra, jest. No i co jest teraz? Wyceluj w tarczę. Jak nie trafisz, o, znaczy jak trafisz, to o, dobra. Zamknij to, mnie to wkurza, zamknij to. Weź to kopnij czy coś, weź to z kolby, czekaj, ja to naprawię. Ja to naprawię, a to tu roz... Dobra, kochani, jestem. Nawet nie wiecie, co mi się przydarzyło, ale dobra. Może was zdziwić, dlaczego mam tak dużo amunicji. Normalnie jedna taka paczka nie daje 150 pocisków. Zbugowało mi się coś takiego, że od razu na szczelnicę wszedłem z pełnym magazynkiem. Z pełną, wiecie, uzbrojoną bronią. I nie mogłem zabrać tam tego, bo już było pełno. I nie mogłem dojść dalej. A wywaliło mnie z gry dlatego, bo klikałem za dużo shift i pisało, czy chcę zmienić klawisz tymczasowy, czy coś takiego. I się wkurzyłem. Dobra, gotów z lewej, gotów wszyscy, dajemy dalej. Wybiłem się z rytmu przez nich wszystkich. Staramy się tutaj strzelać dziesiąteczki, zaraz zobaczycie dlaczego. To ma coś wspólnego z medalem. Nie jest to trudne. Aczkolwiek jest taki medal, że to się nazywa bohaterski czyn, 100% celności na strzelnicy. Tego mi się nie udało się, no nie wiem czemu, bo tutaj widzicie, nie jakoś nie chybię, ale kurde, mam, myślę, że to może mieć coś wspólnego z dalszym etapem szkolenia, na przykład bronią ciężką, zaraz zresztą zobaczycie o co chodzi. No ale nie wiem, będę się starał pokazać wam, jak zdobyć najwięcej medali. Nagrywa się, kurde, ale mnie to zbulwersowało, mówię wam. Normalnie się wkurzyłem. Co? Chyba mamy tu zabójcę, widzicie, to ja. Tyle. Moja nowa ksywka dziesiątka, spocznij. No okej, okay, to idę na ziemię, dobranoc, kurde, cześć. Davy Crockett. Nie wiem kto to jest, ale okej. Okay. Chciałbym strzelić, ale dobra. Mamy dwa karabiny z lunetą. To jest właśnie wyróżnienie za dobre strzelanie. Więc nadupcam tam po to. Daj mi proszę, chłopie. Daj mi to. Dobra, dzięki. Też mamy już full ammo, nie wiem czemu, to może Bóg, może tak mało być, nie wiem. I musimy sobie strzelać, tak? Pyk. Pyk. Snajperki są fajne, nie ma tutaj takiego dużego tego oddechu, wiecie, który porusza nam celownikiem. Pyk. Pyk. Pięknie mi idzie, kurde, jestem pieprzony kilos sokole oko. Lewe oko chciałem powiedzieć. W ogóle mi przyszło na myśl bez oko, ale to głupie. Strzelamy dalej. Nie opieprzamy się, tylko strzelamy. I co już? Tak. Patrzcie na Willego. Ja jestem lepszy, co ty patrzył na Willego. Zaraz wracam, moi kochani, bo domofon, wiecie o co chodzi.